Aneta Pierścińska, zapraszam na czwartkowe wydanie Kuriera Ostrowieckiego. Mieszkańcy Ostrowca już tradycyjnie przywitali Nowy Rok, tym razem 2020, na Ostrowieckim Rynku. Na scenie wystąpił zespół Master Team, a po północy odbył się pokaz laserów zamiast sztucznych ogni. Oczywiście, zanim nastąpił ten najważniejszy moment jedynej takiej nocy w roku, uczestnicy Ostrowieckiego Sylwestra pod Gwiazdami przez kilka godzin bawili się na płycie rynku, by potem zacząć gremialne odliczanie ostatnich sekund. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Witamy nowy 2020 rok! Tuż przed wybiciem północy, tradycyjnie, na zakończenie mijającego i przywitanie nowego roku, życzenia dla mieszkańców Ostrowca przekazali prezydent miasta oraz przewodnicząca Rady Miasta. Chciałbym na ręce Państwa złożyć najserdeczniejsze życzenia, aby ten rok okrągły 2020 był lepszy od tego, który odchodzi, aby to był rok pomyślności, abyście Państwo znaleźli spełnienie swoich marzeń, aby był to rok zdrowia, abyście Państwo wzajemnie okazywali sobie szacunek, zrozumienie i wtedy spełnią się najskrytsze marzenia i postanowienia na ten rok i życzę wszelkiej pomyślności dla naszego pięknego miasta. Oczywiście miłości, serdeczności, szacunku wzajemnego, a ja myślę, że my wspólnie z panem prezydentem, to znaczy Rada Miasta, będziemy pracować tak, by państwu się żyło w naszym mieście wspaniale, żebyście byli szczęśliwi i z ochotą wracali do naszego pięknego, zielonego Ostrowca. Wszystkiego najlepszego! Samych szczęśliwych dni w roku 2020. I choć oficjalnej zabawie towarzyszył jedynie pokaz laserów, to zgromadzeni na płycie rynku mieszkańcy Ostrowca mieli okazję podziwiania fajerwerków, które przez wiele minut w wielu miejscach rozświetlały niebo nad naszym miastem. Burzliwy i mało merytoryczny miała przebieg sesja Rady Powiatu, podczas której uchwalono nowy budżet na 2020 rok oraz przyjęto nowy statut powiatu. Radni bardzo szczegółowo, by nie powiedzieć drobiazgowo, omawiali zarówno projekt budżetu, jak i po raz kolejny debatowali nad zapisami statutu powiatu ostrowieckiego. Słowna batalia rozpoczęła się od przedstawienia projektu budżetu, w której nie brakowało nie tylko odniesień do działań poprzedników, ale i osobistych przytyków. A tegoroczny budżet zakłada dochody w wysokości prawie 154 milionów złotych i wydatki o ponad 5 milionów większe. Taki plan zakładający deficyt nie spodobał się opozycji, która już na początku dyskusji uprzedziła, że w żadnej mierze nie zamierza poprzeć tegorocznego planu budżetowego. Przedstawiony projekt budżetu na 2020 rok jest pochodną 2019 roku i sytuacją, jaką zastaliśmy po zmianie władzy. Przez 2019 rok, i to również widać w budżecie 2020 roku, staraliśmy się jako zarząd powiatu nie doprowadzić do programu naprawczego, którym narzucił regionalna izba obrachunkowa. Znając jednak realną sytuację i skalę potrzeb, ale także konieczność naprawy zastanych zaniedbań, wprowadziliśmy swój wewnętrzny program naprawczy, aby pomimo trudnej sytuacji móc realizować ustawowe zadania, ale także konieczne remonty i inwestycje, a powiat jako całość mógł stabilnie funkcjonować. Te elementy również są widoczne w programie budżetu na 2020 rok. Powiat posiada niewielkie dochody własne, żyje praktycznie z subwencji i dotacji, a to przekłada się na możliwości budżetu. Oszczędności właściwie należy szukać w dobrym zarządzaniu, odpowiedniej ilości kadry, obniżeniu kosztów bieżących, funkcjonowaniu jednostek powiatowych.
Ważnym elementem jest także pozyskiwanie środków zewnętrznych w zakresie inwestycji oraz remontów. Zadłużony na ponad 57 milionów powiat ostrowiecki posiada zerową zdolność kredytową i Regionalna Izba Obrachunkowa nie zgodzi się na zaciągnięcie kolejnego kredytu. Te wszystkie założenia legły u podstaw konstrukcji budżetu na 2020 rok. Przeprowadzony w 2019 roku przegląd kadrowy we wszystkich jednostkach pozwolił na oszczędności na funduszu płac w 2020 roku w wysokości około 2,5 miliona złotych. Niestety podwyżka najniższego wynagrodzenia, która wchodzi w życie od 1 stycznia przyszłego roku, pochłonie z tego około 2 miliony 200 tysięcy. Pomimo tego w budżecie mamy też szeroki pakiet zadań remontowych oraz inwestycyjnych. Budżet powiatu ostrowieckiego na rok 2020 zaproponowany nam przez Zarząd Powiatu pod kierownictwem starosty Marzeny Dębniak to budżet, który byłby praktycznie pusty, gdyby nie prorozwojowe inwestycje rozpoczęte przez poprzedni zarząd, takie jak rozbudowa SOR-u przy szpitalu czy inwestycje w muzeum i w Krzemionki. Widać wyraźnie chaos w zarządzaniu. Całe szczęście, że radni Prawa i Sprawiedliwości, a także organy kontroli, takie jak Regionalna Izba Obrachunkowa czy Wojewoda, stali na straży prawa i konsekwentnie uchylały zaproponowane przez Was wadliwe uchwały. Widać również brak pomysłu na rozwój powiatu ostrowieckiego. Poza realizacją tak często krytykowanych zadań poprzedników, nowych zadań jest niewiele. Zarząd kierowany przez poprzedniego starostę Zbigniewa Dudę nie narzekał na poprzedników, chociaż zastał powiat z takim samym zadłużeniem jak państwo. I szpital też w bardzo trudnej sytuacji. Zakasał rękawy i ciężko pracował. Wielokrotnie słyszeliśmy stary zarząd to, stary zarząd tamto. A teraz wychodzi na to, że stary zarząd umiał zarządzać. Świadczy choćby o tym, przygotowanie przez niego realnego planu budżetu powiatu na 2019 rok. Krytykowaliście ten program, ten projekt budżetu, próbowaliście go zmieniać, próbowaliście ułożyć po swojemu, a w końcu musieliście przyjąć główne założenia naszego budżetu. Najpierw mówiliście, że jesteście zdeterminowani, aby wprowadzić program naprawczy. Słyszeliśmy to co sesja. Brak wam wstydu i przyzwoitości w ocenie tego, coście zaprezentowali. Wypowiedź była zupełnie nie na temat i sądzę, że mogła być napisana nawet w czerwcu, gdy jeszcze o budżecie nie było mowy. Opozycja dopytywała o niemal każdą pozycję tegorocznego budżetu. Jest po prostu wpisane wiele, jakby można powiedzieć, przedsięwzięć, które są do poniesienia w najbliższym roku zapisane z zerowymi stawkami. Oto kilka z nich. Rozbudowa ulicy Żoromskiego, odbudowa mostu na ulicy Zamkowej w Śmielowie, przebudowa ulicy Samsonowicza do pierwszej brawy, budowa ciągów pieszo-rowerowych, przewodów powiatowych na terenie miasta Ostrowca. Moim zdaniem są to wirtualne zapisy. I nie pomagały wyjaśnienia, że przedstawiona propozycja planu tegorocznych wydatków i dochodów będzie jeszcze wielokrotnie zmieniana. Budżet państwo doskonale widzicie, będzie jeszcze 10 razy zmieniany. Praktycznie w każdej kadencji, a pojęcie, kto by nie rządził, to nie ma sesji, na której nie ma zmiany budżetu, bo jeszcze upłyną dodatkowe środki, bo mogą wypaść niektóre zadania, które są na dzień dzisiejszym budżecie, a mogą wypaść inne. No tak, żeby nie wypaść z rytmu o tej naprawie, pani radna, co mówiłam, to tak naprawdę ani nie było ewidencji, ani nie było przeglądu. Po raz pierwszy w tym roku zostały zrobione solidne przeglądy dróg powiatowych, ale także i wszystkich mostów. No przykro mi, tego nie było. Więc państwo też będziecie świadkiem tutaj wielu zmian budżetu. Zobaczymy, jaki jego będzie ostateczny kształt. Autorski, a więc po raz pierwszy przygotowany przez klub
KWW Jarosława Górczyńskiego projekt budżetu powiatu na rok 2020 został przyjęty wyłącznie głosami tegoż klubu, przy sprzeciwie opozycji, czyli klubu Prawa i Sprawiedliwości. Podobny wynik, ale i scenariusz dyskusji był też przy kolejnej bardzo ważnej uchwale aktualizującej statut powiatu. Radni opozycji rozkładali więc na części pierwsze niemal każdy proponowany zapis paragrafów. Paragraf 21 to jest ustęp 3-4. Przewodniczący może zabierać głos w każdej chwili obrad, jest zbyt daleko idący, gdyż zgodnie z nim może on bez wskazania konkretnej przyczyny przerywać. Na przykład w chwili wystąpienia radnych, czy też zapewne gości. Przewodniczący może to robić tylko w sytuacjach wynikających z konkretnych zapisów statutu, spraw formalnych związanych z prowadzeniem sesji, czy też gdyby te wystąpienia naruszały czyjś interes prawny, przepraszam. Poza tym przewodniczący powinien, a nie może udzielić głosu osobom zaproszonym na sesję, skoro kogoś nie zaprosił. A poza tym w ustępie 8 tego paragrafu nie przewidziano wystąpień w imieniu klubu. Wynika z tego, że opinia klubu na przykład o projekcie budżetu będzie już pierwszym głosem radnego przedstawiającego to stanowisko w danym punkcie obrad i będzie mu przysługiwało tylko jeszcze jedno wystąpienie. Punkt 5. Radny oddaje głos pozytywny poprzez postawienie znaku X przy wybranych nazwiskach. Proponuję wyrzucić pozytywny, bo co to znaczy pozytywny? Radny oddaje głos poprzez postawienie znaku X przy wybranych nazwiskach. Wcześniej jest to wyjaśnienie w ogóle, kiedy ten znak X ma się pojawić. Myślę, że to pozytywny w ogóle należałoby wykreślić. Proszę czytać paragrafy w całości, nie skądać. Proszę zauważyć, że paragraf 28 dotyczy wyboru osób poprzez postawienie znaku X, czyli głosuje się na kogoś, prawda, za. Czyli jest to głos pozytywny za tą osobą. No więc po co to stoi? Pracowałem w tej samej komisji, na której procedowaliśmy wszystkie zgłoszone poprawki przez kluby zarówno i PiS-u, i Komitet Wyborczy Wyborców Jarosława Górczyńskiego. PiS zgłosił poprawek 19. Nasz komitet zgłosił poprawek, proszę Państwa, 4. I mam wrażenie, że utrudnienia dotyczące uchwalenia statutu powiatu ostrowieckiego występują od samego początku, a według mnie jest to celowa destrukcja, która ma doprowadzić do tego, żeby ten statut nie został uchwalony. Zarząd rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jego kompetencji. Państwo pewnie śledzą, więc daruję sobie czytanie dalej. To jest ustęp pierwszy. A w ustępie drugim jest mowa o tym, że oprócz uchwał zawierających rozstrzygnięcia, zarząd może podejmować inne uchwały, w szczególności zawierające opinie i stanowiska zarządu. Ale przez praktyki pracy zarządu każdy z nas otrzymuje na płytce materiał. To jest materiał, gdzie jest sprawozdanie z prac zarządu. Jeżeli się przejrzy ten materiał, to widać, że spora część rozstrzygnięć czy decyzji podejmowanych przez zarząd to nie są uchwały. Statut jest bardzo ważnym dokumentem dla powiatu i myślę, że podejście takie, jak tu niektórzy chcieli prezentować, jest nie na miejscu. Zgadzam się częściowo z wypowiedzią pani radnej o moim nazwisku. Natomiast czytając nie kolejny to nie zabrzmiało. No nie jest w nazwisku prezydenta Polski. Drodzy Państwo, czytając każdy dokument można mieć wątpliwości na początku, można mieć w każdym momencie. I my dzielimy się wątpliwościami, podzieliliśmy się na piśmie tymi wątpliwościami. Bardzo nikła liczba tych wątpliwości została uznana i jest pisana w tym statucie, ale one rodzą się cały czas. Te wszystkie uwagi, które tutaj jeszcze raz padły, one były omawiane szczegółowo z komentarzem radcy prawnego na spotkaniu Komisji Statutowej. I jeżeli przyjmiemy taką formułę, to będziemy się spotykać następne 4 lata, ponieważ każdy coś wniesie i każdy z czymś może się nie zgodzić. Szanowni Państwo, statut jest aktem prawa miejscowego, podlega publikacji,
podlega również kontroli służb wojewody i uważam, że najrozsądniejszym takim rozwiązaniem będzie przegłosowanie tego statutu, przyjęcie go, natomiast nie w służby wojewody, w postępowaniu nadzorczym, bo uchwały, które są przesyłane, są analizowane przez prawników na poziomie Urzędu Wojewódzkiego, a szczególnie analizowane, jeżeli ktoś zaskarży taką uchwałę. Więc jeżeli nie potrafimy osiągnąć jakiegoś takiego konsensusu, bo oczywiście na komisji statutowej głosowaliśmy i przyjęliśmy tutaj większość głosu jako ten wyznacznik, więc ja nie widzę innej możliwości, tylko po prostu, żeby ten statut został zbadany przez służby wojewody i wtedy będziemy mieli jasność, czy jest to dokument zgodny z prawem, czy ma uchybienia, aczkolwiek w mojej ocenie został on przygotowany bardzo wnikliwie i jest dokumentem, który może nam służyć przez następne 4 lata. I chciałam jeszcze zaznaczyć, że w tych zmianach statutu jesteśmy zapóźnieni. W zasadzie może nie my zapóźnieni, ponieważ powinny zmiany ustawowe narzucały zmiany statutów jeszcze w poprzedniej kadencji. Więc takie moje zdanie, że dziś jest to ten moment, w którym naprawdę po roku czasu powinniśmy wreszcie głosować nad tym statutem. Po trwającym ponad godzinę przerzucaniu i wyliczaniu cytatów z poszczególnych paragrafów statutu, dokument regulujący pracę samorządu powiatu ostrowieckiego przy jednym głosie wstrzymującym i przeciwnych klubu Prawa i Sprawiedliwości i z dwukrotną przewagą głosów klubu prezydenckiego został przyjęty. O tym jednak, czy taka wersja wejdzie w życie, zdecyduje wojewoda świętokrzyski. Okres świąteczny nie należał do najspokojniejszych w klubie piłkarskim KSZO 1929. Piłkarze mają nowego trenera, a klub ma nowego prezesa. Decyzją zarządu klubu piłkarskiego KSZO 1929 w przerwie zimowej klub ma opuścić 7 piłkarzy. Wolną rękę w poszukiwaniu nowych pracodawców dostali Daniel Dybiec, Fabian Burzyński, Mateusz Mąka, Karol Worach, Jakub Kapsa, Damian Nogaj oraz Marcin Kaczmarek. Podczas walnego zgromadzenia członków klubu piłkarskiego KSZO 1929 doszło do zmian w zarządzie. Z funkcji prezesa ustąpił Maciej Kozicki. Nowym prezesem został wybrany Mirosław Świrta, jeden z głównych sponsorów pomarańczowo-czarnych oraz dotychczasowy działacz KSZO. Członkami zarządu zostali Maciej Kozicki, Sebastian Mazur, Paweł Dudziński oraz reprezentant kibiców Tomasz Wójcik. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do obejrzenia kolejnego wydania Kuriera Ostrowieckiego.